pracowne poczty sztandarowe, droga młodzieży, strażacy, księże proboszcze, szanowni państwo, każdego roku spotykamy się tutaj przy pomniku, żeby uczcić święto, najważniejsze święto w Polsce, święto niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień, przypominający nam o bohaterstwie tych, którzy podjęli heroiczną walkę o wolną Polskę, oddając życie w myśl dewizy: Bóg, honor, ojczyzna. Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, składamy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania polskiej państwowości. Wszystkim tym, którzy nie szczędząc trudu, z odwagą i niezłomnością walczyli o wolność. To dzięki nim 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Mamy obowiązek pielęgnować pamięć o bohaterach narodowych, podkreślać wkład w dzieło odzyskania niepodległości ojców naszej wolności. Zwycięstwo Polski zostało okupione cierpieniem wielu pokoleń Polaków. Nasza ojczyzna wielokrotnie stawiała czoła zaborcom, stając w obliczu ryzyka utracenia tożsamości narodowej, której zachowanie stało się ogniwem jednoczącym nasz naród. W tym trudnym okresie nasi rodacy kultywowali tradycje, pielęgnowali język polski, polską mowę. Dążenie do niepodległości i zachowanie tożsamości narodowej stały się motorem napędowym wielu bohaterskich działań i organicznej pracy, pozostając jednocześnie iskierką dla wycieńczonych niewolą Polaków. Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada to nie tylko wspomnienie heroicznych czynów naszych przodków, ale i zobowiązanie do budowania silnego państwa. Zacytuję słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wówczas mówił: dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylewanej w walce o wolność ojczyzny. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że obecnie jesteśmy. Koniec cytatu. Jakże ważne słowa. Szczególnie dzisiaj. Dzisiaj Polska stoi w obliczu wielu zagrożeń. Obserwujemy rywalizację potęg militarnych i ekonomicznych. Sytuacja geopolityczna jest niestabilna. I nie można wykluczyć eskalacji trwających już konfliktów międzynarodowych. W tych trudnych czasach musimy, czerpiąc ze szlachetnej postawy naszych bohaterów, zachować rozwagę i być gotowym na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Musimy umacniać nasz potencjał we wszystkich sferach, codzienną pracą,
codzienną pracą budować siłę i dobrobyt naszego państwa. Nie możemy zaprzepaścić wysiłku pokoleń naszych rodaków, którzy wywalczyli i odbudowali wolną Polskę. Swoją postawą mamy obowiązek dowodzić, że ich ofiara nie poszła na marne. Pamiętajmy, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Dzisiaj słowa te wybrzmiewają ze szczególną siłą i skłaniają do refleksji, która powinna być udziałem wszystkich Polaków. Świętujemy z radością fakt, że jesteśmy częścią dumnego narodu, który wybił się na niepodległość. Pamiętajmy, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Nie zmarnujmy jej. Niech żyje wolna Polska. Cześć i chwała bohaterom niepodległości. Thank you.